ta gra nie jest swoją mocną stroną. No kompletnie nie jest. Nie jest. Czemu ja to wymyśliłam? Nie wiem. No. Kurde, że one są dwie. Nie. Słabo mi zaczęło iść, ale dobrze będzie. Jakoś ogarniemy te hieny. Kiedyś, na pewno. Kiedyś, w końcu, tak. Ej. A! Czemu one się czasem nie męczą? A czasem się męczą. Jakie to jest głupie. Czasem po tym skoku się męczą, a czasem nie. Ja chcę już na nie skoczyć, po czym się okazuje, że się nie zmęczyły. Ma spokojnie ze skupieniem. Wkurza mi się to, że są dwie, jakby była jedna po kolei, to spoko. A za pierwszym razem miałam jedną. Chyba przez przypadek. Głupia jest ta gra. No kurczę, już pokonałam te dwie! No nie! To jest do zrobienia. Wy, że musicie na to patrzeć. Już pokonałam te dwie. No to da się zrobić. To da się zrobić. No kurde, tylko gdyby dwóch nie było, no naraz! Goddammit! No nie! Kurczę, już prawie na nie skoczyłam, jakie to jest głupie, jak już skoczę na nie, jak one są zmęczone, po czym nagle przestają być! Kurde. Nie! Czemu trzy? Najgorzej! Za mało mam tego życia. Jezu, na te dwie to jeszcze, ale ta trzecia to już w ogóle dramat. Pomocy! A, Jezu, zapomniałam. No i co? I żadna zmęczona. Teraz nagle obie. Już nie mam pół życia. Cudownie. No! Zapisać, bo wtedy to w ogóle już będzie dramat. A że pobiegłam w jej stronę, bo myślałam, że ona skoczy w moją. No kurde, głupia jest ta gra. Może uruchamiasz drugą biegiem do ściany? Nie, 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 one się obydwie pojawiają od razu. Czy tak mi się wydaje? Nie wiem, kurde, sprawdzę. Nie, widzicie, obydwie są teraz. No, a jeszcze się trzecia pojawiła. Nie, nie, obydwie się pojawiają od razu. Nie, to chyba był jakiś przypadek, że ta jedna była na samym początku, za pierwszym razem. Moja taktyka jest średnio skuteczna. I sobie.
czekajcie. Ona teraz tak łazi i do mnie nie podchodzi. Może ja zapiszę grę, co? Kurczę, nie wiem. Mam straszne wątpliwości, ale tu jestem bezpieczna i teraz mnie nie atakuje, mam całkiem dużo życia. Kurde, mam nadzieję, że nie będę tego żałować. To jest do zrobienia. To jest do zrobienia. To da się zrobić. Damy radę. Jej. Fajnie. Super. Bardzo się cieszę. O rany. Dwa robaki tylko. Słabo. Ale okej. O Jezus. Co? Co mam robić? Jezus Maria. O Jezus. Wygląda strasznie. W sensie, kto to wymyślił? Oh god. O nie. Czemu? Pomocy? A, pytajnik. Co ja robię? Nie, no dobrze jest. Chyba mi w miarę idzie. Chyba. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Ale okej. Jezus Maria. Jaki chaos. O nie, ale mi dobrze szło. Co to było? Rany. Wczytać grę? Tak. Zdecydowanie chcę wczytać grę. I tu już jestem. Ale na szczęście na samym początku tamtego etapu mam pełne życie. Chociaż tyle. Przepraszam, uderzyłam w mikrofon. Jezu, co? Ale jak to? Mój Boże. Chociaż możliwe, że mam tam życie... Przepraszam, muszę kucyka zrobić z ekscytacji. Możliwe, że mam to pełne życie, dlatego że zebrałam te robaki przez Timonę i Pumbę. Ale... Nie no, jest okej. Tylko nie rozumiem w ogóle tamtego etapu. Kurde. Ale 9. To już coś, nie? Dobra, trzeba się skupić, bo ten cały etap trzeba przejść na raz. Nie. Super, prosto pod kopytą wskoczyłam. Jak już to jest stresujące. Nawet bym coś do was mówiła, ale za bardzo mnie to stresuje. Co się dzieje tutaj? A, tu jest kamień. Te kamienie pojawiają się trochę później niż ja myślałam, że się pojawią. Na szczęście tu można skakać. O, właśnie. To jest ten pytanik, to jest jakiś po prostu żart.
Nie no, dobrze, dobrze mi idzie, dobrze mi idzie, dobrze mi idzie, chyba. Nie wiem. Głupi jest ten etap, ciekawe jak jest długi. Strasznie długie to jest i... Ale jeszcze żadnego życia nie straciłam, jest dobrze. Dużo skakać chyba trzeba. Najprawdopodobniej. A nie, oj nie, o właśnie tu się chaotycznie zaczyna robić. Jezus Maria, co? Okej, okej. Kill him. Okej. Wow, nie, ten koniec był tak chaotyczny, że tam się chyba nie dało nie odnieść żadnego obrażenia. Ja sobie grę zapiszę. Gra się chyba sama zapisuje na samym początku etapu, ale wolę sobie też ręcznie zapisać. Jak się bawicie? Co tam, jak tam? Nie no, myślę, że możemy pograć tak jeszcze z 10 minut, chociaż tak naprawdę z racji tego, że jesteśmy na samym początku etapu, to ja bym to skończyła, ale patrząc na to, jak grałam na zapis, to by było trochę nudne, bo do jednego odcinka była tylko ta walka z hienami i tylko te muflony, czy co to tam było. Czego to było stado w Królu Lwie? Bo zapomniałam. Boże, jaki ze mnie fan. Kate, wstydź się. I tak się zastanawiam, czy jeszcze troszeczkę pograć, czy już nie. W sumie mam jeszcze troszeczkę czasu. Szef wspaniale. Dziękuję. Jestem z siebie bardzo dumna. Jestem bardzo zaskoczona, że ten etap, który był teraz, był dla mnie znacznie prostszy niż taka typowa walka z hienami, nie? A ten etap jest trudny. Ojej, udało mi się za drugim razem. Dobra, pogram jeszcze trochę. Jeszcze raz zapiszę. Tak dla pewności. Tak troszeczkę jeszcze, tak z 10 minutek, co? Tak z 10 minutek jeszcze. Tak. Tylko teraz zupełnie nie wiem, czego ja mam się tutaj spodziewać, ale przynajmniej... Jezus Maria, no dobra, spadających kamieni, se wymyślili, no. Jezus, co? To jest totalnie muzyka z Syberii. Nie wiem, jak dobrze ją słyszycie. Ale to jest totalnie muzyka z Syberii. Jejku, co? Jezus, spadające kamienie. Jak jest głupie. Nie ukarniam. Jezu, jaki ten etap jest mało przejrzysty. Dramat. Nic tu nie rozumiem z tego etapu. Jeszcze kamienie na mnie spadają, muszę uważać. No kurde, co w ogóle? Ała, no. Mój srobak. Słabo, Kate. Te kamienie, dobra, już wiem. Po prostu trzeba ten etap przejść. Jak już jakiegoś robaka ominę, to trudno. I tak w poprzednim etapie zebrałam słoneczko i żyćko. I mam 7 żyć i chyba 3 słoneczka. Więc nawet jakby było źle, to i tak jest dobrze. Więc trudno, już najwyżej nie będę faktycznie chodzić po tym etapie dokładnie szukać wszystkich znajdziek. Tylko. Po prostu cisnę na pałę, jak to się mówi. Spadające kamienie, no Jezu, no tego jeszcze nie było, no naprawdę, no. Se wymyślili, no. Kurde, spadające kamienie. Coś takiego, no. A, miałam nie iść po wszystkie znajdźki, no ale dobra. Co w ogóle... trudno. A, tu na dole, nie wiem w sumie. O Jezus! Robaki. Zapomniało ich istnieniu. Trudno, idę dalej. Co? Jezus, to wszystko byłoby fajnie, gdyby nie spadające kamienie. Dlatego się chwyta. Jezus, no kto to wymyślił? Nie. Jezus, co? Nie! Tam jest jeszcze jeż po drodze! I kamień się turla w moją stronę! Jaki chory etap w ogóle! Gnu!
To były antylopy. No, w polskiej wersji językowej to chyba były antylopy. Wy chyba macie straszne opóźnienie z tego, co ja widzę. Ale antylopy, to chyba w tłumaczeniu były antylopy. No, jak to? Ja myślałam, że tylko z lewej strony ten kamień spada. A tu jednak nie. Jezus Maria, najgorzej, Boże. Śmiercionośny jest ten etap, mocno. Mocno śmiercionośny. Jesus. Ja powinnam tu gdzieś zapisywać, ale z racji tego, że ja tu strasznie życie tracę, to szkoda mi. I tam jest ten jeż, no jak ja mam ominąć tego jeża w tak wąskim korytarzu i już uciekać przed tym kamieniem? Ten etap jest totalnie chory. To jest chore, to co się tu dzieje. Chyba zaraz zginiesz. Oh, wow! You don't say! A, czekajcie, bo ja umieram i nie, ja sobie wczytam grę. Tak, poproszę. 7 żyć. A, miałam 5. Nie. Co w ogóle się tu dzieje? Au, au! Jeszcze mnie to, o nie! Spadaj kamieniu. Z tej strony, no z tamtej spadał! Jezus Maria, ty jeszcze nawet nie przewidzisz! Głupi jest ten etap. Głupi jest ten etap, jak nie wiem. Boże drogi. No... Te kamienie jeszcze! Kto to wymyślił? Chryste Panie, no. Wszystkie trzy rozwaliłam. O. Ale ten kamień od razu zabija, a mnie ten jeż zatrzymuje. Tego się nie da. Tego się nie da. Nie da się tego. Zgubię. Co ty się kurde... Turlając się. Ja cały czas zapominam, jakie ja mam umiejętności w tej grze. Kate, weź się ogarnij. Weź się, Kate, ogarnij, co? Ogarnij się, dziewczyno. Co jest z tobą nie tak? A, ja niepotrzebnie zaskakiwałam. Dobrze. Jezus, ten jeż. Głupie jest tak. No głupie to jest. Turlając. No nie, kurde, zaś spadło. No, głupi jestem, to jak nie wiem, no kurde. Nie mogę. Nie. Znaczy, to mnie szczerze mówiąc nie stresuje i nie denerwuje tak jak te głupie hieny. Tak totalnie szczerze. Ale jest głupie. Dobra, wiej. Tu jest ten jeż, na którego zawsze muszę wskoczyć, nawet jak go nie pamiętam. O. O. Nie! Och, zaś spadłam najgorzej. No, Siba. Bliście. Będą spadają za kamienie cię zabijać, no. Tyle innych rzeczy możecie zabić. O! Okej. Okay. Okej. Okay. No teraz to mnie zabił jeż w ogóle, nie? Nie, ja muszę zapisać, jakoś uciec przed tym kamieniem i tam zapisać grę. To jest bardzo dobry plan. Ale głupi jest ten etap, bo nie ma w ogóle żadnego takiego miejsca, gdzie można się na chwilę zatrzymać i odpocząć. Co ty robisz ze swoim życiem, Kate? Jestem wiecznie zestresowanym człowiekiem i nie ukrywam tego. No. Zaś tu. Najgorzej. To mi jest głupie. Cała ta gra jest głupia, ale to taki szczególnie. Nie! Simba! Błagam!
No nie wiem, czy tu jest sens zapisywać grę, jak ja tak mało życia mam. No właśnie. Nie no, ja wiem, że powinnam gdzieś zapisać grę, tylko nie ma dobrego miejsca, żeby to zrobić. Nie, żeby coś. Aha, tylko miejsce padają tam, gdzie przystanę na chwilę. A najgorzej głupie to jest. Jezus Maria. Czy ten etap jest chociaż długi jakiś? Nie no, zejdź stąd. Czy nie mogę się zatrzymywać, tak? Głupiesz? Jest dobrze. O, patrzcie to. Przestałam się zatrzymywać. Kurde, cały etap przeszłam bez skuchy i kurde głupikami. Ale to było piękne. Ja bym padła z tych nerwów. No nie. Ale pięknie mi poszło. Jestem z siebie taka dumna, tylko zepsuła na samym końcu. Najgorzej. Nie. Nie. Zapisać grę? Najwyżej stracę jedno życie, jak umrę, no. Mam pół życia. Nie wiem, głupie to jest. Głupie to jest. Naprawdę, jeszcze musimy kończyć.